Przed Chorzowskim Centrum Kultury zainaugurowano 5. edycję akcji Godomy po Śląsku. Promujemy firmy, osoby prywatne, instytucje, które promują Śląsko-Gotka. Promują Śląsko-Gotka, to jest dla nas bardzo ważne. Rozdajemy nalepki Godomy po Śląsku, rozdajemy dyplomy, a najbardziej zaangażowanym rozdajemy kamrata Śląskiej Gotki, którego rozdajemy zawsze w czerwcu. Kapituła przyznaje tą nagrodę. No i zawsze to są wartościowe osoby, także nie było powodów nigdy, żebyśmy się wstydzili za te osoby. Wręcz przeciwnie, ta nagroda powoduje, że one jeszcze bardziej angażują się w promocję Śląskiej Gotki. Możemy to słyszeć, oglądać i widzieć na co dzień. Przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie do używania języka śląskiego w przestrzeni publicznej. Generalnie nas interesuje to, co się tutaj dzieje, czyli te wydarzenia kulturalne i pokazywanie kultury śląskiej poprzez promowanie języka i promowanie kultury śląskiej. Więc myślę, że tutaj nie ma żadnych sprzeczności, ale ani wokół tego tematu nigdy nie słyszałem, żeby były jakieś kontrowersje. Miasto Chorzów jako pierwsze, czy jedno z pierwszych otrzymało kamrata Śląskiej Gotki, UNOS Winda nawet Godo, o ile żeśmy już tutaj byli w naszym urzędzie, to wiemy, w ostatnim czasie kilka miast, między innymi Siemianowice Śląskie, jakoś do tej akcji się wpisały. Akcja zgromadziła wielu wielbicieli Śląskiej Gotki. Mnie się najbardziej podoba, że ona przemawia do ludzi, że ona jest potrzebna i ludzie kochają jej słuchać. To dla nas jest determinacja do tego, żeby dalej w tym kierunku działać. Więcej informacji dotyczących akcji na stronie silesiana.org. Yes!